Witam na kanale Fantazja Azja. Dzisiaj wracamy do gotowania i dzisiaj zrobimy nadziewane papryczki. Dekoracje oczywiście zrobimy w stylu japońskim, zatem zapraszam na film, a ja jestem Emil. Zaczynamy. Do naszego dania będziemy potrzebowali papryczki, pierś z kurczaka, biały ser, może być tłusty, może być półtłusty, w zależności jak tam lubimy, plus do tego jeszcze ser feta, ogórek, który wykorzystamy do dekoracji, kukurydza i cebula oraz przyprawy, i to może być pieprz kajen, może być wasza ulubiona przyprawa do kurczaka, ostra, pikantna, delikatna, w zależności co lubimy, jak lubimy naszego kurczaka. I zaczniemy od przygotowania kurczaka. Na początek kroimy go dosyć drobno. Do tego również kroimy cebulę. I wszystko razem podsmażamy. Jak już kurczaka mamy gotowego, zabieramy się za przygotowanie naszego farszu. Farsz jest to super prosta sprawa, bo wystarczy, że zmieszamy ze sobą biały ser, czy to jest chudy, tłusty, czy półtłusty, w zależności jaki lubimy. Dodajemy do tego ser feta dla smaczku. Wszystko razem mieszamy. Do tego teraz wrzucamy przyprawy, kukurydzę oraz cebulę. I teraz odkrajamy paprykę, żeby ładnie nam się zrobiła taka miseczka, w którą włożymy nasz farsz. Jak przekroimy naszą paprykę, to dobrze jest jeszcze oczyścić ją ze środka, żeby nie zostały żadne jakieś tam nasionka.
Jak już wszystko mamy gotowe, nasze papryki wkładamy do piekarnika. Jeżeli chodzi o czas, jak papryka spędzi w piekarniku, to będzie około godziny. Wszystko w zależności, czy lubimy, żeby to było bardzo rozmiękłe, czy nam wystarczy, żeby już się tylko rumieńce pojawiły na serze i powinno być wtedy już ok. Jak nasza papryka jest w piekarniku, to w międzyczasie przygotujemy dekoracje na nasze papryczki. I nasze papryczki są gotowe, tak oto się właśnie prezentują. Jak widzicie, jest to bardzo prosta sprawa, jeżeli chodzi o przygotowanie takiego przepisu. Jeżeli jeszcze do tego ładnie przystroimy, skorzystamy właśnie z takich troszeczkę a la bento pomysłów, myślę, że fajnie to doda efektu do naszego dania i będzie naprawdę fajnie to super wyglądało. Jeżeli chodzi o samą dekorację, tak widzieliście, dobrze jest, żeby wykorzystać troszeczkę twardsze warzywka, czyli na przykład właśnie papryka, czy chociażby jakiś taki twardszy ogórek, żeby nawet ta spiralka, którą dzisiaj wycinaliśmy, żeby nam się za bardzo nie połamała. Im będzie twardszy ogórek, tym będzie fajniejszy efekt. I to było na tyle, jeżeli chodzi o gotowanie i bento time. Zatem ja jestem Emil i życzę Wam zdróweczka.